Zdrowia, szczególnie dla tych, którzy zostali uleczeni, czy używają lekarstw zrobionych dzięki temu, że były robione badania na zwierzętach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No teraz w czwartek było święto dziękczynienia, czyli święto, kiedy taka legenda jest, że amerykańscy Indianie jedli indyka razem z żurawiną, z Brytyjczykami, z Anglikami, no pielgrzymami. Pielgrzymi, no to w zasadzie byli ci, to była grupa kalwinistów, która przyjechała do Ameryki, żeby znaleźć nowy świat, no i uciekała przed tymi religijnymi prześladowaniami. No jest taka organizacja PETA. PETA to jest People for the Ethical Treatment of Animals, czyli ludzie za etycznym traktowaniem zwierząt. No i oni ciągle krzyczą. Krzyczą właśnie między innymi o niejedzeniu indyków. Indyki akurat 20-30 lat temu to było ostatnio jakieś tam 1000 czy 2000 indyków, a one przez 20 lat to tak się rozmnożyły, że po prostu już chodzą po miastach, po wsiach, wchodzą na highway'e, no i już są dziesiątki milionów ich, tak się rozpowszechniły, no a były na wyginięciu. No ale te domowe do jedzenia, które są hodowane, no to PETA właśnie zwalcza to jedzenie, co roku reklamuje, żeby jednak nie jeść tego mięsa indyczego, tylko jeść jakieś tofu, jakieś inne chlebowe, jakieś hamburgery z marchewki i tak dalej, i tak dalej. No ale PETA jest też groźna dlatego, że walczy powiedzmy ze wszystkimi sprawami dotyczącymi zwierząt. I jedna z takich spraw dotyczących zwierząt, no to jest to, że zwierzęta są przewożone samolotami. No, są przewożone samolotami. Ten socjalistyczny taki wychowywanie dzieci i młodzieży w Ameryce doprowadziło do tego, że te dzieciaki po prostu są tak czułe i tak wrażliwe na wszystko, że bardzo często potrzebują jakiegoś zwierzątka do opieki. No i to polecają psycholodzy. Te zwierzątka trafiają do klasy, te zwierzątka są coraz większe. W samolotach ludzie przynoszą najróżniejsze zwierzęta, włącznie z owczarkami jakimiś alzackimi. No jest to po prostu jakaś głupota. No legalnie nie ma czegoś takiego jak zwierzę dla komfortu psychicznego, no ale są różne firmy, które wystawiają takie zaświadczenia, no i linie lotnicze dają się oszukiwać. No ludzie są zdenerwowani, jeżeli ktoś przychodzi z papugą i mówi, że to jest jego zwierzę dla komfortu, a papuga komuś nasra na łokieć. No ale takie zwierzęta są przewożone i linie lotnicze nie mają żadnego problemu z przewożeniem, no ale zwierzęta dla medycyny, dla badań laboratoryjnych nie przewożą. United, American Express czy Delta odmawia przewożenia tego. Tak samo międzynarodowe niektóre linie, British Airways, China Southern Airlines czy Qatar, również te komercyjne firmy transportowe jak Federal Express czy UPS, czyli United Postal Service, który nie ma kompletnie nic wspólnego z amerykańską pocztą, czy niemiecki DHL, nie przewożą tego. Także przewożenie tych zwierząt, które w zasadzie jest bezpieczne i normalne i nieregulowane dla zwierząt, powiedzmy, rozrywkowych, przyjemnościowych, a jest to zabronione. No i to nie jest na powiedzmy poziomie przepisów kongresu, czy rządu, czy coś takiego. Nie, to po prostu firmy lotnicze się przestraszyły, no i przestały przewozić. Na badania na zwierzętach, no to od dziesiątek lat są prowadzone, no i to jest najbezpieczniejsza droga do tego, żeby coś osiągnąć. Rząd zabrania robienia badań na pewnych badań na ludziach, no i ludzie powiedzmy, którzy robią te badania, no to muszą zrobić coś na takich żyjących organizmach zbliżonych, powiedzmy, do człowieka. No
w takim sensie, że są to czy ssaki, czy mają krewy, czy temperaturę ciała i tak dalej, i tak dalej. No i dopiero później, dopiero przeprowadzają to na ludzi. To jest poważna sprawa. No a tutaj jest taka, powiedzmy, dyskryminacja przeciwko legalnemu towarowi, no towarowi, czy przedmiotom, czy rzeczom. No i to jest najgorsze w tym wszystkim jest to, że linie lotnicze się ugięły, a państwo w to nie reaguje i pozwala na takie głupoty, pomimo, że Ministerstwo Transportu mówi, że przewożenie zwierząt samolotami jest jednym z najbardziej humanitarnych i ludzkich form przewożenia, no bo można sobie wyobrazić, jeżeli takie zwierzę leci ze wschodniego wybrzeża na zachodnie, powiedzmy 8-9 godzin, no to jazda 36 godzin w klatce, w ciężarówce, no to jest dużo, dużo gorsza. No i te zabronienie, ograniczenie, no to powoduje to, że się ogranicza postęp. W 1956 roku lekarze, którzy odkryli doustne krople na polio, czyli chorobę Heine-Medina, no to oni mówili, że te leczenie czy badania na zwierzętach, no to były fundamentalnie ważne i rozwiązały bardzo dużo problemów właśnie zanim zdecydowano się podawać to ludziom. No i zlikwidowanie tego przewożenia, no to również powoduje zmiany ekonomiczne. W Ameryce te wszystkie, ten rynek na lekarstwa biologiczno-farmaceutyczne, no to jest 1/3 światowego rynku. To jest poważna sprawa. No i Ameryka prowadzi w tych dziedzinie w badaniach badawczo-rozwojowych. Ma największą ilość patentów. No część ludzi mówi, że patenty to jest zło. No ale każdy ma prawo zrobić patent i każdy ma prawo inwestować w to, żeby coś odkryć, żeby uzyskać patent. Patent to jest po to, że jeżeli się inwestuje w badania i coś się odkrywa, no to wiadomo, że ktoś pójdzie i przyjdzie z tyłu, ja mogę zrobić coś za 10 centów, co wy macie tam za $10, no ale to nie o to chodzi, bo każdy chciałby produkować za 10 centów, ale nikt nie chce wyprodukować za $10. No i właśnie ten patent pozwala na to, że ma się te prawa patentowe do tego produktu. Część mówi, że jest to niehumanitarne, no ale jeszcze raz można się zapytać, przecież każdy ma prawo wynaleźć, czy zrobić jakiś patent, tak? Jeżeli nikt nie będzie na tym zarabiał, no to nikt nie będzie robił. Dlatego w Ameryce, gdzie można zarobić, jest najwięcej patentów, a na świecie, gdzie nie można zarobić, no nikt nie ma patentów. I to jest nie jest tak skomplikowane. Rynek tych biologiczno-farmaceutyczny w Ameryce, no to jest $1,5 tryliona, to jest 4% dochodu narodowego, to są potężne sprawy. No i teraz Amerykanie, dużo jest tych rozmów właśnie, jak te lecznictwo jest drogie, jak to wszystko się ciągnie naokoło tych ubezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. No ale to właśnie też dokłada do tego koszty właśnie, między innymi takie sprawy. Także przewożenie tych zwierząt, no to jest bezpieczne, jest legalne, jest oficjalne. No jest ważne na to, żeby można powiedzieć, ratować życie ludzkie. I jeżeli linie lotnicze uginają się pod presją tych socjalistów postępowych, no to wygląda na to, że socjaliści postępowi są przeciwko postępowi. No bo jeżeli ludzie konserwatywni, którzy po prostu wiedzą, że trzeba leczyć ludzi, no i że trzeba zarobić, no i że trzeba prowadzić się badania, no to socjaliści, którzy uniemożliwiają, no to są, powiedzmy, terroryści środowiskowi, czy powiedzmy mają obsesję ze zwierzętami, no i bardzo często traktują zwierzęta dużo lepiej niż ludzi. No, także państwo, kongres powinien ustanowić jakieś przepisy, żeby to nie było tak,
legalne rzeczy nie mogą być przewożone legalnie przez linie lotnicze, tylko dlatego, że linie lotnicze są po prostu steroryzowane przez pewne grupki ekoterrorystów. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, polecaj na Facebook, na Wykopach i do następnego codziennego filmiku.